pożegnalna ulewa umożliwiła pianiście Filińskiemu wprowadzenie zupełnie nowej cechy. A nie jest ulewa. Przypuśćmy, gdybym ja była dyrektorem Pagartu i miałabym do czynienia z jakąś osobą bardzo utalentowaną, ale biedną, to przede wszystkim po porozumieniu prawnym kupiłabym tej dziewczynie jakąś ładną sukieneczkę, bez przesady oczywiście, ale jakąś taką ładną, z ładnymi dodatkami, żeby to grało. A potem bym sobie to od niej odebrała z honorarium w przyszłość, bo można to załatwić. Trzeba tylko mieć 3 deka serca i trochę rozumu. A ja tej szansy nie otrzymałam, a proszę mnie także zrozumieć, w czym ja mogłam wystąpić na pierwszym festiwalu w Sopocie. W tym, co miało.